No, jestem zachwycony tutaj tym cmentarzem. Chyba śmiało mogę powiedzieć, że to chyba jest najciekawszy, najfajniejszy cmentarz, na jaki kiedykolwiek byłem. A byłem na kilku znanych cmentarzach w kilku krajach. Witam Was serdecznie. Jestem ponownie po dosyć krótkiej, znaczy nie takiej krótkiej, dwumiesięcznej przerwie. Jestem ponownie na lotnisku w Gdańsku. Godzina dosyć wczesna, jest 4:56. Kierunek Hamburg. Odlot o 6:30. Widzę, że trochę ludzi tutaj jest, się zbiera. Także nie będę przeciągał. Krótki city break, wypad do Hamburga. Tym razem lecę nie sam, tylko z kolegą. Kurczę, zapomniałem okulary zostawić w samochodzie, no ale jakoś tam damy radę. Zobaczymy, co przez te raptem 30 parę godzin uda nam się zobaczyć i zwiedzić w Hamburgu. Do zobaczenia po drugiej stronie. O, jeszcze chciałem Wam pokazać tutaj, jakie mają fajne kible. Chyba jedne z fajniejszych w jakimkolwiek byłem, na jakimkolwiek lotnisku, w jakimkolwiek kraju. Tak to wygląda. Umywaleczki, a tutaj takie ekrany multimedialne. Wyświetla się Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto. Taka ciekawostka na szybko. Dobra, jestem już w Hamburgu, wylądowałem na lotnisku. Lotnisko na pewno większe od tego w Gdańsku. No i są takie maszyny, automaty, w których muszę sobie kupić bilet 24-godzinny. Hamburg Card tak zwana, zaraz spróbuję to zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. A tutaj już jest zjazd na peron, na pociąg, czyli S-Bahn, tak zwana S-Bahn. To się chyba nazywa, literką S oznaczone. No i jedziemy dosłownie jeden przystanek na cmentarz. Jedna z głównych atrakcji Hamburgu. Największy cmentarz niewojskowy na świecie. Drugi co do wielkości ogólnie z cmentarzy. Większy cmentarz jest tylko w Stanach Zjednoczonych w Ameryce. No i od tego zaczniemy zwiedzanie Hamburga. A teraz idę tu do tej maszyny, do tego automatu i spróbuję ogarnąć, o co chodzi z tą kartą. Hamburg Airport. Tak wygląda S-Bahn. Za chwilę wsiadam. Trochę było bardziej skomplikowane niż myślałem kupno tej hamburskiej karty w tym automacie. Parę minut nam zajęło, zanim tam doszliśmy, o co w tym chodzi. No ale nic. Wsiadamy już tutaj do wagonu. Podjedziemy jeden przystanek na ten słynny cmentarz. Tak wyglądają wagony w środku. Pusto. Przy sobocie rano. Zdziwiony jestem. Tłumów nie ma. Nie wiem, czy to ze względu na strajki, czy jak. Ale jest git. Tak wygląda wydrukowany bilet Hamburg Card. Dwie karteczki i jedna karteczka to chyba rachunek, a drugi to bilet. Bilet całodniowy na te dwie strefy w Hamburgu AB 11,90 euro. Tak to wygląda. I za chwilę wysiadka, stacja Ohlsdorf. Park Fierthof, Ohlsdorf. No niestety pogoda na razie nie dopisuje. Trochę pada deszcz, siąpi. Co zrobić?
ale weszliśmy już na teren tego parku, na którym znajduje się ten cmentarz. Po terenie parku normalnie jeżdżą tego typu autobusiki. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to największy niewojskowy park na świecie i drugi co do wielkości, ogólnie nie park, tylko cmentarz na świecie. No i spróbujemy namierzyć tutaj polską kwaterę, gdzie podobno jest pochowanych około 1500 osób. Tak jak mówiłem, to jest cmentarz niewojskowy, czyli to są cywile, bodajże więźniowie z różnych tam obozów koncentracyjnych, osoby, ofiary II wojny światowej, tak? Cmentarz jest naprawdę ogromny. Można by tu spędzić pewnie z pół dnia, ale nie mamy na to czasu. Tutaj jest mapa. Przystanki autobusowe. Tutaj jeden z takich charakterystycznych budynków. Nie wiem, co to jest. Taka jakby wieża, może pozostałość po jakimś kościele albo czymś, nie? Podejdę bliżej, zobaczymy. Po niemiecku coś tu piszą, nie wiem, co to jest. Tutaj chodź, zobacz, jest fajna miejscowa. No masa jest tutaj różnego rodzaju pomników, mauzoleów, gdzie można naprawdę fajne klimatyczne foty zrobić. Idąc po tym cmentarzu parku, co chwila można spotkać różnego rodzaju nagrobki. Porozrzucane tutaj między drzewami. Ciągle pada. Te wysokie drzewa trochę chronią od deszczu, ale niewiele to daje. Kolejne nagrobki. Tutaj widzę już jakiś nowszy nagrobek. 1971 rok. Nie no, jesteśmy dosłownie od 20 minut na tym cmentarzu, ale robi to na nas ogromne wrażenie. Niestety ciągle pada, ciągle mży, ale idziemy tutaj w kierunku takich mauzoleów. Tutaj jedno chyba z takich fajniejszych, klimatycznych. Akurat ogrodzone płotem, ale może uda się podejść bliżej i coś wam pokazać. Zrobić parę zdjęć. No, jestem zachwycony tutaj tym cmentarzem. Chyba śmiało mogę powiedzieć, że to chyba jest najciekawszy, najfajniejszy cmentarz, na jaki kiedykolwiek byłem. A byłem na kilku znanych cmentarzach w kilku krajach. Byłem we Lwowie, byłem w Wilnie, byłem na znanym cmentarzu Père Lachaise we Francji. Ale ten robi na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. Głównie ze względu na położenie, lokalizację. To wszystko, te nagrobki, te mauzolea, wszystko mieści się po prostu na terenie takiego olbrzymiego parku. Wszędzie jakieś rzeźby, nagrobki. Tutaj jakaś rzeczka, czy tam stawek. No akurat my z kolegą uwielbiamy tego typu klimaty. Fajnie to wygląda, zaraz będę pstrykał fotki. Kolejne mauzoleum. Większe, mniejsze. A tam kolega trzaska foty. Thank you.
Kolejne klimatyczne mauzoleum. Wchodzę w kadr. Wyjdziemy w koło. No, akurat tu z tej strony to już mniej ciekawie to wygląda. Obok drugie. Jeszcze większe. Jak widzicie, jest tego tutaj bardzo dużo. Ale trzeba się zbierać. Albo spróbujemy dojść piechotą, albo złapiemy ten autobusik. Spróbujemy dojechać na polskie groby, gdzie jest pochowanych około ponad 1400 osób, Polaków. Głównie ofiar II wojny światowej. Cywile, jeńcy wojenni obozów koncentracyjnych. Spróbujemy tam dojść, trafić. Tak to wygląda. No jeszcze raz powtórzę, jest to chyba najfajniejszy, najciekawszy cmentarz na jakikolwiek, jakim kiedykolwiek byłem. Głównie z racji na lokalizację. Po prostu te wszystkie pomniki, one nie są tutaj tak ubite jeden obok drugiego, tylko to wszystko jest mocno porozrzucane. A tak jak mówiłem wcześniej, jest tych nagrobków tutaj coś ponad 240 tysięcy. Na całym cmentarzu, w tym parku. No i naprawdę przyroda, czyli te wysokie drzewa, robią robotę. Wszystko to tworzy taki swój specyficzny, ciekawy klimat. Tu nie widzę daty. 35. 1911 rok ktoś zmarł. Także dosyć stary. No, ale na pewno są starsze, bo tak jak mówiłem wcześniej, cmentarz powstał, został otwarty w 1877 roku. Także już pi razy oko ma 150 lat. I na pewno są tutaj nagrobki z tamtych lat. To 24 rok. Polska kwatera wojenna w Hamburgu na cmentarzu Ohlsdorf. Spoczywa 1229 znanych z imienia, nazwiska oraz przynajmniej kilkunastu niezidentyfikowanych obywateli polskich. Groby, większości z nich, są położone na obszarze kwater dla obcokrajowców, a ponad 300 w polskiej kwaterze wojennej. Aha. Czyli w tej części tutaj mamy groby 300 obywateli. 41 rok, 41 rok. Po nazwiskach trochę tak przejadę. Felix Pietrzak. Domderski. Piotrawski, Julian Krzysiek, Aaron Pupkiewicz. Tutaj wymienieni z imienia, nazwiska wszystkie ofiary. Polacy. Kwatera chińska. Tak wyglądają nagrobki. Szlaczki, robaczki po chińsku. Ding Xiaoyun. Tai Wung. Am Mu Wang. Tai Yung Goa. Chang Su Tak. No dobra, zachowajmy powagę tutaj na cmentarzu. Jedziemy autobusem po cmentarzu. Jedziemy do wyjścia. Tam na metro i jedziemy do centrum miasta, do Hamburga. Po 20 paru minutach
Udało nam się dojechać z cmentarza tutaj do centrum Hamburga. Wysiedliśmy. Pierwsza lokalizacja od razu po wyjściu tam z metra, ze zbani. Tak to wygląda.